Cześć, tutaj Dawid z kanału Wynalazca TV. Zapraszam Was na wywiad z wynalazcami urządzenia do skrawania puszek podtynkowych. Cześć Dawid. Cześć Dawid. Cześć Paweł. Cześć Dawid. Witajcie. Słuchajcie, no to poznaliśmy się w sumie w 2018 roku. W dniu jak nagrywamy ten film minęło aż 4 lata. Korona nas wstrzymała. Opowiedzcie coś o sobie, może zanim przejdziemy do produktu i do tego jak powstawał. Dawid, może zacznijmy od Ciebie, powiedz co robisz na co dzień. Wiele lat pracujemy już w branży. Od 4 lat prowadzimy firmę elektryczne. Każdy działa tak na swoim koncie. Paweł ma swoją firmę, ja mam swoją firmę, gdzieś tam sobie działamy. Oczywiście na rynku dalej się znamy, się wspomagamy. Te kontakty zostały. Teraz działamy dalej w branży elektrycznej. I wchodzicie z nowym produktem, o którym za chwilkę. A teraz Paweł, może dwa zdania o Tobie. Bo już wiemy, że współpracowałeś z Dawidem. I teraz też współpracuję w tej samej branży, w elektryce. Tutaj Dawid wcześniej wspominał, że razem zakładali na początku jakąś działalność, współpracowali, na razie współpracujemy każdy osobno, nadal w elektryce, poszerzam się na inne rynki, teraz Niemcy, wcześniej się było z Ukrainy, bo mam pochodzenie z Ukrainy, jest... Okej, dobra, no to chłopaki, teraz powiedzcie, jak już wiemy, w czym pracowaliście i że to powstało z potrzeby waszej przede wszystkim, jako przedsiębiorców. Co to w ogóle jest, tak? Bo widzę jakieś takie czarne urządzenie, widzę tutaj nóż, nakrętkę, która blokuje ten nóż i to się kręci. Do czego to jest i jakie to ma zastosowanie, dlaczego ktoś ma Wam za to zapłacić? Na początku, jak prowadzę firmę, miałem różne wyzwania i jednym z wyzwań było montowanie w dużych ilościach mośników, gniazdek, powiedzmy stany deweloperskie, robili podtynkówki. No i potrzebne było doszlifowanie puszek i zrobiliście to. I coś takiego wymyśliliśmy, że doszlifowanie tych puszek bez uszkodzenia tynku, bo wszystko co jest na rynku na chwilę obecną to jest bardzo delikatne i bardzo duże szanse jest do uszkodzenia tynku. No tak to wyglądało, że zawsze mieliśmy duży przemiał ludzi w firmie. Aha. Tu zatrudnialiśmy ludzi, no i teraz tak. Przyjdzie młody chłopak, dajesz mu, nie wiem, 50 puszek na bloku, tam dajmy B, jest do oszlifowania. No i chłopak dostaje nożyk, no i schodzi mu cały dzień. No bo tu się uczy, tutaj się skaleczy, tutaj rozwali ten nożyk, no i historia się powiela. No przy tym nie było problemu. Wyobraź sobie, że teraz tak, deweloperzy mają tam, nie wiem, 2000 bloków do wybudowania. To się buduje szybko, oni biorą na to duże kredyty, także ten postęp pracy jest szybki, terminy są szybkie, więc jedna ekipa drugą ekipę goni. Każdemu na tym wtedy już zależy. Na szybkości, na zysku, można myśleć. Dokładnie. I wtedy jak to się dzieje fizycznie na budowie. Wiadomo, są już mury, wchodzimy my z elektryką, osadzamy puszki i teraz tak, ściany gdzieś tam mogą być nierówne czy coś, tynkarze gubią to nierówności, więc tynku dają albo trochę więcej, albo trochę mniej. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć przed założeniem puszki, ile tego tynku będzie na tej ścianie, tak? Ale to czekaj, bo to chodzi o to, że masz mury i rozumiem, że tak. Już tynki wszystko jest, tak? I dopiero wtedy wchodzicie w... Nie. Nie, jeśli by tak było, to wtedy nie ma sensu, tak? Mhm. No bo wiadomo, że każdy sobie wykuje tyle, ile potrzebuje, osadzi puszkę, puszka nie wystaje i okej. Okay. Mhm. Sytuacja się komplikuje wtedy, gdy masz pusty mur, kładziesz gołą instalację na gołe ściany. Mhm. Wtedy osadzasz tą puszkę i wiadomo, wystaje ona tam, nie wiem, troszkę tam wystaje pół centymetra. I teraz tak, przychodzi tynkarz, daje tynku, jeśli jest w miarę równa ściana, daje mniej tego tynku, czyli puszka wystaje. Tak? Mhm. Jest nierówna ściana, daje więcej tego tynku, puszka może być nawet utopiona. Też są takie sytuacje, jest na to też sposób, są takie nakładki na to, układają się te nakładki przedłużające i wtedy montuje się też na tym osprzęt. Jeśli puszka wystaje, no to masz parę sposobów tak naprawdę, na to nie będziemy teraz się zgłębiać, jakie to są wszystkie sposoby, żeby tą puszkę obciąć. Najprostszym, najszybszym sposobem jest skorzystanie z naszego produktu, ze skrobera. Tak naprawdę
Powiedz, jak to się robi właśnie bez skrobera? Bez skrobera, to jest ważne i czasochłonne z tego, co... Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, mówimy tu o młodym chłopaku, który nie ma doświadczenia w elektryce, ktoś go wysłał gdzieś tam na oskurowanie 50 puszek, żeby założyć można było osprzęt, dostaje chłopak nożyk, no i cały dzień mu zejdzie, żeby to oskrować. Przy czym ta puszka będzie taka, nie będzie estetycznie wyglądać, ona będzie taka poszczepiona. Przez nożyk nie da się tym zrobić. Tak fajnie. Konstrukcja może być popękana cała, że ona niby faktycznie stoi w scenie, ale już nie spełnia do końca warunki tej puszki, nie będzie do końca trzymać czy gniazdko, czy włącznik, czy jakieś urządzenie. Może pewność sama z siebie. Nóż idę duże startki do zużycia, idę czasu, to nie zależy już tej by. Praktyka też daje swoje, ale to nawet stary elektryk nigdy długo zjedzie, jak jest nowe te puszki, te twarde, idą z twardego plastiku. Jak masz dużo do obcięcia, to jeszcze okej, ale jak masz 1 mm, gdzie jest same najtwardsze, to jest same najgorsze. No tak, jak do obciąć, nie uszkodzone ściany, nie? Tak, to trzeba właśnie o to chodzi, że kwestia tego, żeby nie uszkodzić ściany. To jest same główne to, że ty nie uszkodzisz ściany i zrobisz pracę szybko, i elegancko będzie to wyglądać. Tak. No dobra, ale czekaj, bo są jeszcze takie szlifierki, tak? Do które mogę podpiąć do wiertarki i czemu nie mogę użyć szlifierki? Tak, bo ona jest tarcza, jak dobrze nie zatrzymasz, to tobie po prostu wyrywa z ręki i idę po scenie. Aha. I już masz porysowaną scenę. Nawet lekko, bo... To trzeba mieć doświadczenie jednym słowem. Tak, ale nawet przez lekko nie zauważysz, bo raczej jak będziesz miał 50 puszek do poprawki, to z dwie na pewno tobie nie wyjdzie. Nawet jak to wszystko umiesz, że dwie będzie tam lekko do poprawki jakiś styl. Czyli zawsze jest, bierzesz taką poprawkę statystycznie, że zawsze coś będzie nie? Poprawić. A przy tym masz po prostu 100%, no bo co może ci się stać? Fizycznie działa to tak, jest puszka, która wystaje, tam nie wystaje, wsadzasz to skrober do tej puszki, to chroni gdzieś tam kable, żeby nie były uszkodzone, kable są w tej puszce schowane. I to jest ważne, że to jest też tworzywo, nie? Żeby tak... Dokładnie, nie przewodzi prądu, także wiadomo, pod prądem nie robimy takich rzeczy, ale zawsze... Ale jest strzeżonego, Pan Bóg strzeże, tak? Tak. Podpinam pod wkrętarkę, no i z ruchem wskazówek zegara kręcimy i obrzydzamy tą puszkę. Okej, i teraz tak przejdźmy może do budowy tego urządzenia, bo tutaj mamy w zasadzie wałek, śrubkę blokującą. Dokładnie. I noże, tak? I właśnie chciałbym się zatrzymać może teraz na temat budowy coś produktu, żebyśmy sobie porozmawiali. Powiedzcie w ogóle, jak doszliście do tej konstrukcji? Jaka była wasza droga? Ja pamiętam, że jak przyszliście do mnie właśnie w tym 2018, pokazaliście mi filmik, czy nie, mieliście urządzenie nie, to wtedy, nie, tak. Zespawane, metodą garażową, zwykły wałek, zwykłe łożysko, to chyba było jeszcze całe z metalu, z tego co pamiętam. To z takiego. Ale to już wygląda lepiej, nie? A tam to był taki, my to nazywamy u siebie w firmie czasem takie prototypy ulep, nie? Czyli takie z plasteliny jakby zrobił i jakoś to tam działa, ale pokazaliście mi filmiki, że to już działało i wasi pracownicy no już z tego gdzieś tam korzystali, próbowali sobie i bardzo sobie to chwalili, dlatego poszliście dalej. No ale co, zrobiliśmy później zgłoszenie patentowe, no i opowiedzcie właśnie, jak wyglądała dalsza droga do stworzenia produktu finalnego. Jeszcze to powiem, no, tylko nie tylko pracownicy korzystali, jeszcze firmy, z którymi współpracujemy, pożyczają od nas ten stary prototyp, nowe prototypy. Kupują gdzieś te prototypy, które już są nowe, tylko czekają. Jak na przykład często na budowach jest taka sytuacja, robimy tym, skrojmy tą puszkę, ktoś patrzy, co ty robisz, nie? Nie wiem, no to jest to i to, opowiadam mu, jak to działa i tak dalej. Gdzie to można kupić? Ja mówię, no jeszcze tego nie można kupić. No teraz mogę powiedzieć, można już to kupić. Zapraszamy, także można już to kupić. No i tak wyglądała ta historia. A wracając do tematu, jak do tego doszliśmy, tak? Tak. To każdego interesuje. No to tak, doszliśmy do tego metodą prób i błędów. Czyli tak, jeśli byśmy byli firmami jednoosobowymi, gdzieś tam pracowali sami, no to może nigdy byśmy tego nie wymyślili, bo nie ma problemu gdzieś tam samemu przyskurować sobie tej puszki, dostawić i tak dalej. Jeśli masz ludzi, czyli chcesz, żeby te zadania były wykonywane szybciej, sprawniej, bez jakichś problemów, czyli bez uszkodzeń tej ściany i tak dalej, bo to schodzą czas, logistyka twoja w głowie, te problemy. Żeby tego unikać, żeby to minimalizować, żeby to zmniejszać, tak? Żeby to precyzować, żeby to wszystko hulało jak najlepiej. No i wtedy mówimy, czym to można obciąć? Czym to można obciąć, nie? Jak to można zrobić? Można to, jak maszynka do mięsa, te noże wykorzystać, żeby to mieliło tą puszkę. Aha, okej. Później, żeby nie uszkodziło kabli,
no to trzeba coś dać z przodu, tak, żeby to nie latało nam w puszce, bo gdyby tej główki nie było, tego kółeczka, no to by latało w puszce, więc te noże byśmy musieli trzymać, no nie jesteśmy w stanie tego utrzymać, tak? Tego zrobić precyzyjnie. A to po prostu wkładamy do puszki na milimetry, to się leciutko rusza, ale to nie ma żadnego znaczenia, to obrzeza puszkę idealnie, wchodzi rameczka, jest klasa, nie ma co się przyczepić. Centruje się po prostu. Centruje się idealnie, tak, tak. Jak wyglądała wasza droga produkcyjna, tak? Bo to powiedziałeś teraz o procesie takim, jak to wymyślaliście. Aha, okay. A jeszcze chciałbym właśnie wrócić, znaczy już przejść troszeczkę dalej. Czyli mamy zgłoszenie patentowe, bo przyszliście z tym prototypem, co wykonaliście do mnie i później zrobiliśmy wam to zgłoszenie patentowe i jesteśmy na etapie iścia dalej. No to może powiemy, jak cię poznaliśmy. No to tak, jasne. Siedzieliśmy przy piwku z kolegą, którego serdecznie pozdrawiam. Cześć Dawid, pewnie będziesz to oglądał. Nie mówię, że Dawid. Też Dawid. Także siedzieliśmy kiedyś przy piwku, no i Dawid coś też tam próbował patentować, miał te pomysły fajne. Znam cię, czy tam z internetu, czy gdzieś cię widział i tak dalej. O to powiedział mi Dawid, no to wiesz, jest taki wynalazca TV, znajdź sobie do niego namiar i zadzwoń, zapytaj, może akurat chłop cię pokieruje, nie? No to wtedy współpracowaliśmy z Pawłem, mówię, no to wiesz, jest taki gościu, chodź zadzwonimy, nic nas nie kosztuje, pojedziemy, zobaczymy. Jak powie nam głupota, nie robimy, no to nie robimy, no to co nam szkodzi, tak? Powie, że spoko, no to się zastanowimy, tak? No to no powiedziałeś wtedy, że spoko, wchodźcie w to, zróbmy to, tego nie ma, sprawdzaliśmy to jeszcze na innych rynkach, w Polsce na pewno tego nie ma. Ale też jesteśmy już po zgłoszeniu, więc no zawsze tak, tak, no dlatego tak. Także tak się właśnie poznaliśmy, że przyjechaliśmy do ciebie, porozmawialiśmy o tym produkcie. Nazywaliśmy to przez chyba 3,5 roku patent, nie? Tak, był to skrawa, to był patent, nie? Gdzie jest patent? Pracownicy budowy, Dawid, gdzie jest patent? Nie? Każdy to nazywał patent, nie? Słowo patent powinno to tak się to nazywać. Teraz ciężko się przestawić na skrober, nie? No i tak to wyszło. Potem ciężka była nasza droga, bo tak, 4 lata, a tak chyba z rok myśleliśmy, jak to zrobić. Tak? Produkcyjnie w sensie, produkcyjnie, dokładnie. Z 2 lata. Albo nawet 3 szukaliśmy producentów, żeby to nam stworzyli, zrobili prototypy. Ciężka droga z tym była, no chyba z 7 osób, tak? 7 firm no, gdzieś przeszło, około, coś bo takiego. To jest od każdego dostali, powiedzmy, różne wyceny i różne te prototypy. Każdy chciał coś tam dołożyć, ale to nie zawsze było to sensowne. Łamało się, odkręcało się, tak, wyrywało się. Szkoda, że nie mamy to tego przestawy. Tak, tak. No, także te prototypy używane zostały. Ja pamiętam, bo wy przecież z tymi co chwilę wysyłaliście też, nie? Co tam jest nowego i że się tutaj połamało, no tak, się to się skręciło. Pewnie. I patrzcie, i się okazało, że taki, tu chyba mamy 5 części, jak tak dobrze szybko liczę. Produkt, który ma 5 części i tak ciężko go było stworzyć, nie? No tak, ja nie wiem, jak ludzie robią aplikacje i tak dalej, się zastanawiam. Mówię, ludzie robią różne rzeczy, latają samolotami i tak dalej. Produkt z 3 rzeczy nie można zrobić w ciągu roku. Ja mówię, nie no, w rok to już będzie hulać, nie? 2 lata to już jest sprzedaż. No ale no niestety to nie jest takie wszystko kolorowe. Papierologia też zabiera mnóstwo czasu, żeby to wszystko wykonać tak naprawdę. Także państwo nie ułatwia. No i tak to, no korona też była, powiedzmy sobie szczerze, nie przeszkadzała. No tu nie można było zrobić spotkań, nie można było wysłać, tu ktoś na kwarantannie, tu coś. Firmy przestały pracować produkcyjne. Wychodzili, bo to tak naprawdę 2 lata gdzieś tam w plecy, mniej więcej my żeśmy tam sobie o tym rozmawiali, coś tam robili w międzyczasie. No to wiadomo, to już było takie powierzchowne całkiem. No na teraz to już idzie na pełnej parze i myślę, że to już jest finish. No to chłopaki, pytanie, na jakim teraz jesteście etapie, tak? Macie już produkt, widzimy, że jest pierwsza seria produkcyjna już. Dokładnie. Nawet można powiedzieć. Ponad 100 sztuk macie zrobione. Dokładnie. Opowiedzcie, gdzie można to kupić, tak? Przede wszystkim, bo już skoro jest zrobione, to można to już kupować. Można to kupić na stronie www.skrober.com. Zobacz ten produkt, tam jest fajnie pokazane, jak to działa, z czego jest zrobiony, dużo więcej rzeczy możesz tam się dowiedzieć, można kupić to w pakietach, z nożami, sam produkt z nożami. A właśnie, bo czekaj, bo nie powiedziałeś jeszcze tego, że te noże są wymienne, tak? I dlatego też jest ta nakrętka blokująca. Dokładnie tak, noże są wymienne. Chcieliśmy zrobić kiedyś na początku coś takiego jak tutaj, że nóż jest stała, nie? Tego się nie wymienia, no ale później ktoś mi zarzuci, no dobra, kupiłem produkt,
I teraz co? Stępił mi się nóż, no i co dalej? Ani go naostrzyć, ani nic, bo nie da się go wyciągnąć, bo to już jest, niszczysz. Mhm. W ogóle metalowy był na początku, tak no. Ciężki, nie? No a tutaj jest fajny patent na to, ściąga się ten nożyk do kosza, zamówić nowy, włożyć, zakręcić, dokręcić kluczem. Mhm. Wiadomo, to jest dla fachowców urządzenie, więc tutaj nie będzie problemu, żeby to sobie poradzić z wymianą. A właśnie, bo tutaj masz nawet tak, widzę, że się namęczyłeś, żeby to założyć, ale to dlatego, że jest specjalne wycięcie, tak? Żeby tak. Właśnie blokować ten nóż, dokładnie. Żeby tutaj też osoby, które tak. Oglądają ten produkt pierwszy tu raz. Można, tak, nie wiem, czy kamera to zwalnia. Na zbliżeniu na pewno pokażemy, że... Jest takie jajo, nie? Tak, to jest takie jajko, które właśnie blokuje ten nóż w pozycji, że on nie rusza się po prostu i ta nakrętka nie trzyma tego, żeby on się nie obracał, tak. Tylko trzyma po to, żeby nie wyszedł, tak? Tak, z tego wałka. Dokładnie, to, tak. Podpinałem pod wkrętarkę, wiertarkę, co mam pod ręką i można spokojnie działać. No, najwygodniejsza jest wkrętarka, bo jest leciutka, jest bezprzewodowa. Okej, okay, a próbujecie tylko przez stronę internetową, czy też, nie wiem, Allegro, Lix? Też, dokładnie tak, przez stronę Allegro, OLX-a, sprzedajemy to po hurtowniach, sprzedajemy to po znajomych, sprzedajemy to po firmach, z którymi współpracujemy, też idzie to już metodą pantoflową, że jeden drugiemu mówi, ludzie się do nas odzywają, więc super. Robimy gdzieś tam wysyłki tego, czy na budowach się sprzedajemy to, jakoś tak to idzie ekspresem, można fajnie. Powiedzieć. No to chłopaki, w zasadzie ostatnie pytanie chyba do tej marki, do waszego produktu. Jakie plany macie na przyszłość związane z tym rozwiązaniem? No jak największe, nie? Globalizacja od razu. Globalizacja, tak? No to Polska to jest tylko 40 milionów ludzi. Także trzeba lecieć na cały świat. Nie, oczywiście żartuję. No, zależy na co nam, jak to się pozwoli wypromować, jak to się pozwoli, jak to rynek odbierze. Na razie jest pozytywny odbiór. Na pewno nie będziemy się zatrzymywać. Mamy takie powiedzenie, kto stoi w miejscu, ten się nie rozwija, tak? Mhm. Także będziemy na pewno szli do przodu. Co, jak będzie wiał wiatr, to na pewno nie będziemy tego hamować, tak? Jasne. Będziemy szli do przodu na pewno z tym. Jak będzie, spotkamy się za 5 lat, to ci powiem. na razie jest... A jakieś rynki zagraniczne? Paweł, ty masz chyba tam wejścia, prawda? Tak, no wiadomo, że jak skończy się wojna, to na Ukrainie będzie duży rynek do odnowienia całej infrastruktury i będzie dużo do odnowienia bloków, dużych mieszkań i tam właśnie będzie ten patent bardzo potrzebny. Drugie rynki to jest Niemcy. Teraz tam wchodzę i już tam obserwuję, jak oni działają te ich technologie i to jest u nich by to bardzo przydałoś, bo bardzo często korzystają te chłopaki z szliferek wcześniej tych z nożów albo w ogóle całą przekuwanie, przerabianie puszek, bo nie da się takie twarde, że nie da się po prostu nic zrobić i przerabiać. Jasne. No i ewentualnie następne rynki obserwować i patrzeć i... Amazon na przykład, prawda? Amazon i dalej, no bo to jest cały świat, no bo to jest wszystkie na tym działają. Dobra, to słuchajcie, zawsze na końcu zadaję jedno pytanie osobom, z którym robię wywiad. Pytanie jest takie, co byście radzili wynalazcy, który jest na tym początku, tak? Nie, ma może prototyp garażowy, czy dopiero ma pomysł. Rada od Ciebie, Dawid, szybka i od Pawła. Najpierw Dawid. Chłodna głowa i cierpliwość. Na pewno nie będzie zrobione w miesiąc, ani w rok. I wytrwałość, jak mówił Pudzianowski, wytrwałość. I będzie okej, okay, nie? I to jest dla Ciebie taki wystarczający sukces. Dokładnie tak. Okay. A i nie stawać przy każdym blendach, to jest blendy dlatego, aby poprawić, a nie dlatego, by stanąć. Mhm. Po prostu cały czas to jest blendy, to jest jakby zrobienie czegoś lepszego i czasem, kosztem, wszystkim, poznanie nowych ludzi, wszystkiego. Czym więcej robisz, tym więcej jakby poznajesz, jak to lepiej robić, bo każdy ma jakieś wiedzę i może coś doradzić. Bardzo Wam dziękuję za wywiad. Cieszę się, że mnie ugościliście i sobie porozmawialiśmy o Waszym produkcie. Ja się teraz z Wami żegnam. Widzów zapraszam do kolejnego odcinka na naszym kanale i przede wszystkim do odwiedzenia strony chłopaków, wspierania ich, no i obserwowania przyszłości. Na pewno się spotkamy jeszcze za jakiś czas i będziemy mówić, jak ten produkt się rozwija. A teraz się żegnamy. Cześć! Cześć!